27-21, chyba nie tak wyobrażaliście sobie ten pierwszy mecz barażowy. Zdecydowanie. Myśleliśmy, że tutaj wygramy i jutro tylko trzeba będzie dowieść zwycięstwo do końca przez kolejne 60 minut, ale no niestety nie udało się, trzeba będzie powalczyć jutro, żeby odrobić straty i wygrać baraże, przejść do ćwierćfinału. A te straty do odrobienia sporo ich, ale trzeba być dobrej myśli. Jak jutro musicie zagrać, aby nie powtórzyć błędów z dzisiaj, no i awansować? Myślę, że na pewno trzeba walczyć o każdą piłkę, każdą bramkę, nie skupić się po prostu na całe 60 minut, nie odpuszczać żadnej akcji i wygrać po prostu. Dzisiejszy mecz od stanu 17-17 dla was jakby się skończył. Co się stało w waszej grze, bo się zacięła? My mieliśmy przestój w grze i no ciężko teraz mówić to, co się po prostu stało. Trzeba po prostu w szatni pogadać z trenerem, ustalić, co mamy jutro zagrać, czego nie robić. W oczy się rzuciła szczególnie ta wasza podwójna przewaga, na której nie zdołaliście nawet wygrać, był remis. Trochę szkoda, bo straty można było odrobić. Tak, myślę, że po prostu za bardzo się spieliśmy, chcieliśmy za szybko odrobić, ręce się trzęsły i nie łapaliśmy piłek, straty i przewaga niestety nam nie wyszła.